Nazywam się Sandra Drabik, jestem mistrzynią świata w kickboxingu. Moim największym sukcesem jest dwukrotne mistrzostwo świata w kickboxingu w formule full contact, jak i low kick. Następnym kolejnym sukcesem, który dla mnie jest bardzo ważny, jest wicemistrzostwo Europy w boksie w kategorii 54 kg. Plany na przyszły rok są takie, że wystartuję w mistrzostwach Polski, później w turnieju imienia Feliksa Sztama, a następnie docelową imprezą będą mistrzostwa Europy, które odbędą się w maju. Maciej Fałdziński, Stella Kielce. W tym sezonie największym naszym sukcesem to było zwycięstwo w klubowym Pucharze Europy, który się odbywał na Słowenii, w miejscowości Kamnik. Tam byliśmy, reprezentowaliśmy nasz klub we trzech, razem z Rafałem Dobrowolskim i Mateuszem Budzkim. Udało nam się wygrać w tych zawodach. No, ponadto zdobyliśmy w podobnym składzie, jeszcze dodatkowo był Hubert Soboń, brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w tym roku. Łucznictwo jest pasją, sprawia to ogromną przyjemność, przychodzenie codziennie, nawet dwa razy dziennie na treningi i chciałbym w tym jak najdłużej wytrwać. Najważniejszym celem to jest oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Mam nadzieję, że już może do Rio udałoby się zakwalifikować. No i tam jest najlepszy występ na Igrzyskach, tak? No, jeżeli by się udało medal, no to jest marzenie, jakby, a celem jest udział w Igrzyskach Olimpijskich. Nazywam się Olwia Czupryńska, reprezentuję klub Galeria Echo Nosan Kielce. Katarzyna Wesołowska, klub Nosan Galeria Echo Kielce, dyscyplina pool billard. Za mój największy sukces uważam srebro na tegorocznych Mistrzostwach Europy w jedną z odmian 14-1. Jeżeli chodzi o największy sukces drużynowy, no to tutaj złoto wraz z moją koleżanką Oliwią Czuprińską na Mistrzostwach Europy sprzed 2 lat. Myślę, że największym sukcesem to jest 17 miejsce na Mistrzostwach Świata Kobiet na Filipinach, które zajęłam 2 miesiące temu, ale też biorę pod uwagę złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów i złoty medal Mistrzostw Europy Kobiet. Wiadomo, że marzą się Mistrzostwa Świata, chociażby sam udział, chociaż no nie ukrywam, że te medale też gdzieś tam w głowie się marzą na Mistrzostwach Świata. No zobaczymy, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to postaram się tą szansę wykorzystać. Nazywam się Karolina Kołeczek, reprezentuję klub UKS Trójka Sandomierz. Ten sezon był bardzo, bardzo udany. Obeszło się bez żadnej kontuzji, bez żadnego większego urazu. I to zaprezentowało na bieżni. Sezon zimowy zakończyłam złotym medalem na Mistrzostwach Polski Halowych Seniorów. Później Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i oczywiście ten wymarzony medal, który mi sprawił wiele radości. I na koniec Mistrzostwa Polski Seniorów w Toruniu, gdzie poprawiłam rekord życiowy. Zaledwie 0,01 sekundy zabrakła mi do klasy mistrzowskiej międzynarodowej, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego sezonu. Jeszcze chyba nie miałam tak fajnego sezonu jak w tym roku.